Cześć. Czy obsługa tabletu wydaje się tobie dziecinnie prosta? A co powiesz o obsłudze gazety? Brzdące, które widzieliście, aktualnie mają już po kilka lat. Swego czasu w świecie internetowym były one wykładnią generacji wychowującej się w otoczeniu nowoczesnych technologii cyfrowych. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej zmiany, która jest prawdziwą rewolucją na miarę rewolucji przemysłowej, a generacja związana z nią nazywana jest generacją sterowaną danymi. Generacja ta nie pyta już, co może zrobić z nowoczesnymi technologiami, ale co technologia może zrobić dla nich. Czy rzeczywiście jesteśmy tak bardzo zanurzeni w danych oraz o jakim wzroście informacji tak naprawdę mówimy? I gdzie jest ta cała sztuczna inteligencja? O tym opowiemy już dzisiaj. To jest Monika, a ja mam na imię Wojtek i witamy w pierwszym odcinku kanału Jako Rzeczy Maszyna. Kanału dla osób, które chcą wiedzieć, jak w życiu codziennym i zawodowym wykorzystywać rozwiązania związane z przetwarzaniem informacji oraz sztucznej inteligencji, które już dzisiaj kształtują kierunki zmian cywilizacyjnych oraz rozwoju biznesu. Zapraszamy na wspólną podróż do świata napędzonego danymi. Zaczynajmy! Jak możemy przeczytać w dwutygodniku Forbes, aż 80% przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych już dziś korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji. By nie przegrać w konkurencyjnych przedbiegach, przedsiębiorstwa z Polski gonią kolegów za oceanu, z roku na rok przeznaczając coraz więcej środków na rozwój sztucznej inteligencji. Przygotujcie się zatem, że mówiąc o sztucznej inteligencji, nie będziemy rozmawiać o wzrostach liniowych, ale o wzrostach wykładniczych. Od roku 2000 na całym świecie liczba startupów związanych z sztuczną inteligencją wzrosła 14-krotnie. Od 2013 roku zapotrzebowanie na pracowników z umiejętnościami związanymi z SI wzrosło o 4,5 razy. Raport Rewolucja AI, jak sztuczna inteligencja zmieni biznes w Polsce. Pokazuje, że nasza ojczyzna nie pozostaje szarą myszką, jeśli chodzi o inwestycje w SI. I w roku 2016 przeznaczyła na nie całkiem pokaźną sumę. Ciekawi, co wpłynęło na tak gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji? Pierwszym z czynników jest właśnie wzrost ilości danych. Wykładniczy rzecz jasna. Sensory wbudowane w smartfonach oraz w maszynach produkcyjnych, zdjęcia, wideo, nieustanny ruch w social media oraz wiele innych źródeł generują ogromne ilości danych. Wzrost ich jest wykładniczy, a aż 90% z ogólnodostępnych danych cyfrowych została wyprodukowana w ostatnich dwóch latach. Aktualną ilość danych ciężko jest jednoznacznie oszacować, ale bardzo często w literaturze pojawia się wielkość 10 zetabajtów. Jest to 10 razy 2 do 70 potęgi. Z całą pewnością ciężko sobie wyobrazić tak ogromną liczbę, natomiast jeżeli założyć, że na jednym laptopie zmieści się 512 GB danych, to aktualna ilość informacji, którą posiada świat mogłaby być zapisana na tylu komputerach. Że ułożone na sobie dosięgnęłyby do Księżyca dwa razy. Jeszcze 15 lat temu w sekundę generowano 100 gigabajtów danych. Aktualnie w sekundę generowanych jest ich 500 razy więcej. Raport Dane Nigdy Nie Śpią już samym tytułem porusza istotną kwestię nieustannego generowania danych w dzisiejszym świecie. Do tego pokazuje, ile ich jest generowanych w ciągu minuty, i choć raport odnosi się w niektórych aspektach jedynie do naszych znajomych za oceanu, to nie oszukujmy się, że zwłaszcza w świecie cyfrowym są oni całkiem reprezentatywną grupą pokazującą trendy. Zachęcamy, by przejrzeć raporty z lat poprzednich i zobaczyć, jak nasilała się bezsenność danych. W dzisiejszych czasach czujemy się zalewani już nie tylko danymi, ale i informacjami. Jak mówi zasłużony filozof edukacji Iwan Ilicz, nie ma ucieczki przed nadpokiem informacji. W takim razie nasuwa się pytanie, jak sobie z tym poradzić? Zacznijmy od analizy, do czego w ogóle człowiek wykorzystuje dane i w jakiej formie przynoszą nam one największą wartość. I nieco filozoficznego pytania Tomasa Eliota. Gdzie jest wiedza, którą straciliśmy w natłoku informacji? Gdy dzwoni budzik, zastanawiasz się, czy włączyć jeszcze drzemkę, czy wstać. Wybierając drogę do pracy, sprawdzasz korki, uwzględniasz plany na ten dzień i wybierasz drogę. A tak w sumie to częściej pytasz Google. To Google zbiera dane odnośnie korków i optymalnej drogi. Buduje z nich informacje odnośnie tego, jaki będzie szacowany czas dojazdu, i umożliwia Tobie zbudowanie wiedzy oraz podjęcie decyzji, którą drogę wybrać. Do tej pory kilkanaście razy użyliśmy słów dane oraz informacje i można by było pomyśleć, że używamy ich jako synonimów, ale tak nie jest. Dane to niezinterpretowane łańcuchy znaków i symboli, natomiast informacje to zinterpretowane oraz przekształcone dane wplecione w naszą świadomość, czyli posiadające sens. Dobra, definicja definicją, ale zbadałem jakiś konkretny przykład. Wyobraź sobie sytuację, że codziennie rano się ważysz i zapisujesz swój wynik. Kolekcja tych zapisów to właśnie dane, natomiast jeżeli przeanalizujesz te zapisy i wyliczysz średnią z konkretnych dni oraz zmianę swojej wagi w tym okresie, to już są informacje, ponieważ posiadają sens i jest możliwa ich interpretacja, czy schudłeś, czy przytyłeś i o ile. Na informacjach nabudowywana jest wiedza, czyli ogół dobrze uzasadnionych i zweryfikowanych informacji. Wracając do naszego przykładu, zakładając, że udało nam się schudnąć, możemy powiedzieć: Schudłem o 6 kg w dwa tygodnie, bo regularnie trzymam dietę oraz ćwiczę. W telegraficznym skrócie można powiedzieć, że dane przetworzone to informacja, a zrozumiane informacje to wiedza, a ta służy nam do podejmowania decyzji. W czasach, w których informacja już nie jest tak rzadkim dobrem i posiadamy ich na tyle dużo, że nie jesteśmy w stanie ich w pełni zagospodarować, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem Nate'a Silvera, czyli autora książki Sztuka prognozowania w erze technologii, że myślimy, że pragniemy informacji, a tak naprawdę zależy nam na wiedzy. Omówiona szeroka dostępność danych doprowadziła do wzrostu zainteresowania metodami pozyskiwania informacji i wiedzy z danych. W oparciu o szerokie spektrum zależności, których przetworzenie nie byłoby możliwe manualnie, by to zrobić, potrzebna jest ogromna ilość mocy obliczeniowej. I tak dochodzimy do kolejnego wykładniczego wzrostu, który umożliwi w inteligencji rozwój, do wzrostu mocy obliczeniowej. Nie macie już zapewne wątpliwości, że maszyny, które jeszcze 10 lat temu uważaliście za potężne, aktualnie mieszczą się w kieszeni spodu. Prawo Mura, którego autorstwo przypisuje się Gordonowi Murowi, jednemu z założycieli firmy Intel, w dużym uproszczeniu mówi o tym, iż moce obliczeniowe komputerów będą się podwajały co dwa lata. Od dekad prawo to potwierdza się. Tak na przykład iPhone 4 ma taką samą moc obliczeniową jak superkomputer Cray 2, który w końcówce lat 80. został uznany najszybszym komputerem świata. Maszynę używał rząd Stanów Zjednoczonych, m.in. do prac nad bombą nuklearną. Dziś najpotężniejszy superkomputer znajduje się na terytorium Chin i jest on w stanie wykonywać 49 milionów razy więcej operacji na sekundę niż mistrz lat 80. Jako trzeci czynnik pozwalający na rozkwit sztucznej inteligencji wymienia się rozwój algorytmów. Nie bez powodu mówimy o nim akurat w tym momencie, ponieważ jest on niejako implikacją dwóch poprzednich wzrostów. Algorytmy uczenia maszynowego w świecie akademickim znane były już w latach 50. i w napolu teoretycznym zachwycały już wtedy, ale dopiero wzrost mocy obliczeniowej oraz zwiększenie ilości danych pozwoliły na sprawdzenie ich w praktyce, doszlifowanie i wykorzystanie do celów biznesowych. Algorytmy te znajdują ukryte zależności i powiązania między nimi, pozwalając zamienić dane na informację oraz wiedzę. Dane, moc obliczeniowa oraz algorytmy to trzy najważniejsze impulsy, które pozwoliły sztucznej inteligencji wypłynąć na szeroki świat. Zna zatem czynniki, które pozwoliły na rozwój sztucznej inteligencji i możesz powiązać je z popytem ludzkości na wiedzę oraz personalizowane usługi. A co daje personalizacja i dostarczona wiedza? Poprzez skrócenie procesu decyzyjnego daje tobie najcenniejszy towar twój czas. A w kontekście biznesowym redukcję kosztów oraz wzrost zysków. Jaką cenę należy zatem ponieść, by móc korzystać z tej technologii? W biznesie ponosimy po prostu koszty inwestycyjne, o których szerzej będziemy mówić w kolejnych odcinkach. A jakie koszty musimy ponieść w życiu prywatnym? Dzielimy się danymi personalnymi, pokazujemy swoje preferencje i ruchy w sieci. Przerażające? Zabierają nam prywatność? To oni chcą nas kontrolować? Przestań się mazać. No właśnie. Jak pokazują raporty, zwłaszcza generacja sterowana danymi nie widzi większego problemu w dzieleniu się swoimi danymi, jeśli dostają oni w zamian namacalny zwrot z inwestycji. Wyobraź sobie, że musisz kupić pralkę. I choć pewnie jest wielu fanatyków tych zakręconych maszyn, to przyjmijmy uproszczenie, że temat pralki nie jest koniecznie Twoim hobby. Wieluś rodzajów pralek, ich funkcji, przyprawia o taki zawrót głowy, że zaczynasz się zastanawiać, czy rzeczywiście musisz chodzić w czystych ubraniach. Musisz. Jak zatem zminimalizować czas poświęcony na znalezienie tej jedynej? Gdybyście mieli możliwość skorzystania z wyszukiwarki, której podalibyście swoje preferencje na temat parametrów produktu, a ona w odpowiedzi zaprezentowałaby pod rozwagę tylko trzy pralki z wszystkich dostępnych w Polsce bez konieczności analizowania przez Ciebie godzinami różnic między modalami. To czyż wizja zaoszczędzonych godzin nie brzmi kusząco. Nieco mniej zaawansowane systemy rekomendacji wspierający podanie nam pasującej do nas oferty ma już większość sklepów internetowych, a Allegro, Amazon czy eBay nieustannie pracują nad poprawą tych algorytmów tak, by potrafiły one umożliwić jak najszybsze znalezienie interesującej dla Ciebie oferty. Zatem otrzymujesz zwrot w postaci produktu, spersonalizowanych informacji czy rekomendacji, co w finale daje Tobie po prostu czas. A większa ilość tego zasobu to całkiem obiecujący argument przy jego deficycie w dzisiejszym świecie. Czy zysk jest wart kosztu? Czy warto scedować część procesów decyzyjnych na algorytm i wykorzystać moce przeliczeniowe naszych umysłów na rzeczy dla nas ważniejsze? Pozostawiamy to do Waszej indywidualnej oceny. Swoimi przemyśleniami dzielcie się w komentarzach. Warto przy tym pamiętać, że rewolucja już tutaj jest i co się stanie z tymi, którzy za nią nie podążą. No dobra, aż tak tragicznie nie będzie. Jednak, by pokazać, jak ważne jest to, żeby płynąć z falą, a nie dać się utopić, zaczerpnijmy z historii pioniera technologii komórkowej Nokii. Pamiętasz, co stało się z firmą Nokia, gdy nastała era smartfonów? Ten wykres, pokazujący zmianę udziału rynkowego Nokii w sektorze telefonów komórkowych, pokazuje dobitnie, że kondycja firmy w tym okresie mocno się osłabiła. A co było przyczyną? Wejście do sprzedaży smartfonów i pojawienie się iPhone'a. Nie do końca. To mógł być tylko chwilowy problem, gdyby nie fakt, że Nokia za wolno zareagowała, a wręcz nie wierzyła w zmianę, która wywróciła rynek telefonów komórkowych do góry nogami. Był to błąd, który kosztował tę fińską firmę utratę pozycji lidera i w konsekwencji doprowadził do wykluczenia z rynku. Jak widać zatem łatwo jest być zalanym przez falę. Jak mówił jeden z najwybitniejszych umysłów Stephen Hawking, inteligencja to umiejętność dostosowywania się do zmian. Obecnie ta umiejętność jest kluczowa, ponieważ jesteśmy częścią prężnie zmieniającego się świata. Zakładam, że nie łudzisz się, że sztuczna inteligencja nie wpływa na Twoje życie. Wiesz już też co przyczyniło się do jej rozwoju. Ale o jakim stopniu rozwoju mówimy? By pozostać na fali z wiedzą o sztucznej inteligencji, subskrybuj nasz kanał. Widzimy się już za dwa tygodnie, by porozmawiać o fazach rozwoju sztucznej inteligencji, zobaczyć, jakie prezentuje osiągi w obecnej fazie i zrozumieć, w jakim kierunku tak naprawdę zmierza. Dzięki za wydanie tych kilku minut czasu i spędzenie ich z nami. Do zobaczenia.